Ceny paliw w Polsce szaleją, bariera 6 zł została już przekroczona i nic nie wskazuje na to, że jest to maksymalny poziom, jaki będziemy płacić za paliwo. Dlaczego ceny paliw idą do góry? Czym jest to spowodowane? Kiedy możemy spodziewać się obniżek? Jak cena paliwa wpływa na nasz budżet i czy istnieje możliwość obniżenia cen paliwa z dnia na dzień? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Większość z nas, przejeżdżając w ostatnim czasie obok stacji benzynowych, z niepokojem patrzyła na ceny paliwa. Zarówno olej napędowy, benzyna, jak i gaz podrożały w ostatnim czasie znacząco. W Polsce mamy ponad 24 miliony samochodów i każdy z nich potrzebuje energii, która będzie go zasilać. Nieważne, czy jest to paliwo, gaz, czy też prąd, dlatego też ceny paliw są tematem, który dotyczy praktycznie każdego. Drugą ważną rzeczą jest transport, który również opiera się na paliwach. Ciężarówki jeżdżące po naszych drogach dostarczają przecież towary praktycznie do każdego ze sklepów. Nie można również nie wspomnieć o tym, że bardzo ważnym elementem jest również rolnictwo. Wszelkie maszyny rolnicze potrzebują paliwa, bez którego nie da się przecież uprawiać roli. W tym miejscu warto dodać, że w samym tylko rolnictwie paliwo stanowi 30% wszelkich kosztów, jakie się ponosi. Wyższa cena paliwa to więc droższy dojazd do pracy, wyższe koszty transportu, produkcji, a co za tym idzie, wyższe ceny na sklepowych półkach. Jakie więc czynniki wpływają na cenę paliwa? Otóż mamy ich kilka. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest cena surowca, z którego paliwo się produkuje. Zasada jest tutaj bardzo prosta. Im droższy surowiec, tym cena wyższa. Gdy spojrzymy na wykres ceny baryłki ropy, łatwo zauważymy, że przez rok podwoiła ona swoją wartość. I o ile jeszcze w październiku 2020 roku ropa naftowa kosztowała poniżej 40 dolarów za baryłkę, to teraz znajduje się już sporo ponad granicą 80 dolarów za baryłkę. Nie trzeba więc być ekonomistą najwyższej próby, aby zauważyć, że cena podwoiła swoją wartość. Co jednak ciekawe, gdy cofniemy się wstecz, zobaczymy, że baryłka ropy kosztowała znacznie więcej, bo mieliśmy czasy na przykład w 2008 roku, gdzie za ropę płaciło się nawet 130 dolarów, czy tak jak na przestrzeni lat 2011-2014, baryłka ropy kosztowała ponad 110 dolarów. Możemy więc z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że cena jeszcze pójdzie do góry. Kolejnym i myślę nawet ważniejszym aspektem wpływającym na ceny paliw w Polsce jest najprostsze prawo ekonomii. Chodzi o popyt i podaż. O ile popyt i podaż w normalnych warunkach zawsze się równoważą, o tyle w sytuacjach nadzwyczajnych potrafią nieźle namieszać. Przykładem, który widzimy tu i teraz, jest pandemia koronawirusa. Ponad rok temu światowa gospodarka doznała prawdziwego szoku. Naraz bardzo wiele gałęzi przemysłu zostało zamkniętych lub ich działalność została mocno ograniczona. Cóż się dziwić, nie wiedzieliśmy wtedy do końca, z czym dokładnie mamy do czynienia, dlatego też globalna gospodarka, również poprzez lockdowny, została zahamowana. Ceny ropy w tym okresie zanurkowały drastycznie w dół i szorowały pod nie, dobijając do historycznie niskiego poziomu 28 dolarów za baryłkę. Spowodowane było to właśnie prawem popytu i podaży. Podaż ropy była znacznie większa niż popyt na nią i nikt nie chciał jej kupować. Producenci więc zbijali cenę do absurdalnych wręcz poziomów tylko po to, aby nie magazynować tego surowca. W tym właśnie okresie Chiny tankowały swoje magazyny po same brzegi, kupując taniutką ropę. Teraz jednak, kiedy sytuacja wraca powoli do normy, gospodarka na nowo się rozpędza i mamy dokładnie odwrotną sytuację. Zapotrzebowanie na paliwa jest znacznie większe niż podaż, a to winduje cenę. Swoją drogą, że do całej tej sytuacji cegiełkę dorzucają również producenci. Nie tak dawno Stany Zjednoczone produkowały paliwo z łupków. Kiedy jednak urząd prezydencki objął Joe Biden, USA zaprzestało produkcji, zmniejszając tym samym podaż surowca. Arabia Saudyjska nie jest również bez winy. Widząc rosnące zapotrzebowanie na surowiec, zamiast zwiększać wydobycie, ogranicza je, kasując zyski z wysokich poziomów cen ropy na świecie.
Jak więc widzicie, na cenę paliwa w Polsce składa się sporo kawałków z całego świata. To jednak nie wszystko. Na cenę finalną paliwa nie składa się jedynie sam koszt surowca i jego produkcja. Lwią część ceny stanowią podatki takie jak akcyza, opłata paliwowa i podatek VAT. Stanowią one, uwaga, ponad 50% finalnej ceny paliwa. Im wyższa cena surowca, tym wyższe podatki na litrze paliwa czy też gazu. Państwo bogaci się więc, kiedy ceny paliwa śrubują kolejne maksima. W tym miejscu warto zadać sobie pytanie, czy w tej wyjątkowej sytuacji, w której znajdujemy się teraz, rząd nie mógłby zdjąć na okres na przykład jednego roku akcyzy z paliw? Oczywiście w tym miejscu podnosi się wrzawa rządzących, że tak się nie da i ceny nie da się zbić. Otóż da się, wystarczy tylko chcieć. I byłoby to znacznie lepsze rozwiązanie niż kolejny program socjalny. Skoro państwo stanowią obywatele, to naturalnym jest, że rządzący powinni dbać o interesy obywatela w pierwszej kolejności. Co jednak się dzieje, sami widzicie najlepiej. Wracając jednak do cen paliwa w Polsce, jest drogo i zapowiada się, że będzie jeszcze drożej, dopóki gospodarka się nie uspokoi. Gospodarka światowa rozpędza się jednak na dobre i zapotrzebowanie na paliwa będzie rosło, czy tego chcemy, czy też nie. To z kolei będzie windowało ceny do góry. Czy paliwo dojdzie do 7 zł za litr, czy może pójdzie jeszcze wyżej? Mam nadzieję, że spojrzeliście jednak na temat cen paliw z odpowiedniego dystansu i zobaczyliście, jak wygląda sytuacja. Jak również zauważyliście, że wzrost cen paliw wpłynie na cały nasz świat. Jeżeli to wideo dostarczyło Wam wartości, zapraszam Was do pozostawienia komentarza taktycznego dla większych zasięgów, jak również udostępnienia tego materiału wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.